Jest rok 1940. W nocy z 21 na 22 września rotmistrz Wojska Polskiego Witold Pilecki trafia do obozu w Auschwitz jako Tomasz Serafiński. Zakłada tam siatkę konspiracyjną Związek Organizacji Wojskowych, którego celem było zbrojne powstanie, zbieranie informacji o obozie i organizowanie pomocy współwięźniom. Podczas pobytu w obozie opracowano pierwsze raporty o zbrodniach w Auschwitz, które przekazywano następnie Armii Krajowej. Działalność konspiracyjna ZOW zaczęła być rozpracowywana przez Niemców wiosną 1943 roku. Z uwagi na to Pilecki postanawia uciec w nocy z 26 na 27 kwietnia. Wraz z dwoma współwięźniami udało mu się dotrzeć do Nowego Wiśnicza, gdzie Pilecki spotkał się z prawdziwym Tomaszem Serafińskim. Serafiński skontaktował go z oddziałami AK, w którym przedstawił swój plan ataku na obóz. Jednak powstanie nigdy nie zyskało aprobaty dowództwa i nie odbyło się.